zaczynałem, to nie miałem nic. Każdy się śmiał albo olewał. No więc jak powstawał Gustaw? Gustaw powstawał tak, że najpierw znaleźliśmy miejscówę na klip, później tak naprawdę wpadliśmy, co tam będzie na tym klipie, a później napisałem do Lanka, że jestem wkurwiony i smutny, co mam zrobić. On powiedział, bądź wkurwiony na to, że jesteś smutny. I taki zrobiłem numer, wkurwiony na to, że jestem smutny, bo moim zdaniem w muzyce najważniejsze są emocje, dlatego tym się kierowałem. Co dalej? Pojechaliśmy do pałacu, mój kolega Filip Sosnowski, Filip225 na Instagramie, followujcie mojego człowieka, załatwił nam po prostu spotkanie, umówił się na spotkanie z tym pałacem, tak? Pojechaliśmy tam, ja, nasz operator, reżyser, scenarzysta, kamerzysta Mikołaj Wiśniewski, wielkie pozdrowienia dla niego. Pojechaliśmy tam, przegadaliśmy z tym panem chyba z pół godziny. Oprowadził nas po pałacu, opowiedział nam o nim, dogadaliśmy cenę i pozwolił nam po prostu nagrywać. Powiedział, że sprawdzał moje wcześniejsze numery i tylko poprosił, żeby tam nie biegały żadne gołe dziewczyny w tym pałacu. O to jest jedyne, o co poprosił, także okazał się bardzo wyrozumiały. Ale wytłumaczyłem mu, jak to wygląda, jaka to jest geneza tego wszystkiego, że to jest tak naprawdę zmiana na dobre i że nie będzie żadnych tych dziewczyn. Odzwyczaiłem się mówić kurwy po prostu, czy suki, dlatego mówię tych dziewczyn. Ale wracając, pałac załatwiony. Złomowisko oczywiście było ogarnięte przez Mikołaja Wiśniewskiego za flachę wódki. Także to już mamy dwie miejscówki ogarnięte. Modelka Roxana Stępień, bardzo Cię pozdrawiam, Roxano. Spotkaliśmy się z nią w kawiarni. Umówiliśmy się z nią na spotkanie w kawiarni, bo znaliśmy ją przez Max Models chyba. Umówiliśmy się z nią na spotkanie w kawiarni, dogadaliśmy szczegóły, poszliśmy do pracy. Polubiliśmy się z Roxaną bardzo, bardzo, dlatego też to tak wygląda na tym klipie, że to jest naturalne. Co dalej? Pałac załatwiony, złomowisko załatwione, oczywiście piesek, to jest wiadomo, że to jest mój piesek. Dalej idąc, chłopaki, zaprosiłem wszystkich chłopaków z WNM5, którzy są zawsze na klipach. Także tak powstał ten klip. Klip załatwiony. Co do numeru, pisałem go na parę razy. Niektóre wersje są też z innych numerów, bo chciałem najmocniejsze rzeczy tam po prostu włożyć. Włożyć siebie w to. Także to był numer, do którego się bardzo przykładałem. Nagrywałem ten numer półtorej godziny. Półtorej godziny zajęło mi nagranie całego numeru, bo nie chciałem niczego ciąć. Wiesz, co chodzi? Tylko bridge chyba są pocięte. Tak mi się wydaje, że tylko bridge są. Nawet nie wszystkie, jeden bridge jest pocięty. Bo chciałem, żeby to było ciągiem. Bo to muszą być emocje. Ja powiedziałem tak, on powiedział mi w studiu, powiedział mi, nie no, potnijmy to, może będzie ci łatwiej, będziesz łapał oddechy. Ja mówię, nie, nie tniemy, muszą być emocje, lecimy wprost, nie? Także tam nieraz brakuje mi oddechów czy coś, ale to jestem ja. Także z tego jestem zadowolony. No i co, no i tyle, mój pies ma na imię Gustaw, no. Świetny piesek z niego. A też to, że ten numer jest też mocno taki osobisty i tam wrzucasz różne rzeczy z siebie, czy gdzieś to było na zasadzie takiego właśnie katarzis, czy gdzieś się też biłeś z myślami, czy na przykład o tym, że mama wyjechała czyścić kible, czy gdzieś kminiłeś, czy to wrzucać, czy nie, wiesz, czy biłeś się z myślami, czy nie za bardzo się otwierasz? Mówimy już o tym właśnie w wywiadzie dla Nuance, ale ja ogólnie nie lubię ludzi, ja nie lubię opowiadać o takich rzeczach, ale to jest muzyka, to jest inna sprawa, to jest tak naprawdę, no, serce, uczucia. Dlatego no, ja zawsze byłem prawdziwy, dlatego zdecydowałem się, że po prostu to powiem i chuj, nie? Niech się dzieje, co chce, kurwa, bo to jest prawda, niech ludzie wiedzą. Ma być, kurwa, brudna prawda, tak? No to taki jest hip-hop, no taka jest nasza muzyka, no. Jakbym robił pop, to bym to zaśpiewał inaczej. Dzięki wielkie.